sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Kamil Łączyński w meczu Anvil Włocławek, King Szczecin 8-6, 8-2. Pierwsze zwycięstwo w hali mistrzów, pierwsze zwycięstwo w sezonie w Energa Basket Lidze, pierwsze koty za płoty. Tak, bardzo, bardzo trudny pojedynek za nami. Na początku uroczyste odsłonięcie, nie wiem, flagi chyba, tak to, baneru, tak, baneru mistrzowskiego, super oprawa, wspomnienia wróciły, a potem to pierwszy mecz i takie spotkanie ze ścianą, bo teraz już wiem, że każdy będzie tutaj przyjeżdżał i będzie chciał bić mistrza. Postawili bardzo trudne warunki szczecinianie, twarda obrona, nieraz na całym placu, nieraz na połowie własnej, ale korzyści z niej mieli, dużo przechwytów. Mieliśmy bodajże 12 strat w pierwszej połowie, 19 w całym meczu, więc no nie był to łatwy pojedynek, ale ta nasza gra się zazębiała i trzecia, czwarta kwarta w miarę wyglądała w ataku tak, jak wyglądać powinna. Także no, wygryźliśmy to zwycięstwo. Rottweilery wygryzły zwycięstwo z Wilkami, taki troszeczkę animalistyczny pojedynek. O Wilkach się mówiło, że oni często właśnie szarpią, wolą walki, determinacją więcej grają. W tym roku dołożyli także umiejętności do tego, bardzo niewygodny przeciwnik. Ja uważam, że King Wilki Szczecin mogą walczyć spokojnie o pierwszą czwórkę. Mają zadaniowców, mają strzelców, mają dobrych graczy podkoszowych, mają graczy obwodowych, dobrze penetrujących, także jest to, uważam, że drużyna kompletna. Widać, że jest chemia w zespole, grają drużynowo, zespołowo. Uważam, że naprawdę mogą osiągnąć wiele, ale no mówię, my się musimy skupiać cały czas na swojej grze i doskonalić swoje umiejętności, swoją taktykę. Za dużo jest nieporozumień, za dużo niedokładności. No i to mówię, te 19 strat to jest zdecydowanie za dużo. Pamiętajmy, że gramy na dwóch podwórkach, krajowym i europejskim, i drużyny europejskiego formatu na pewno będą to nasze straty wykorzystywać dużo lepiej. Ta okoliczność, o której mówiłeś, czyli podwójne granie i w Europie, i w Polsce, powoduje, że długość czasu, zanim ta drużyna się zazębi, będzie większa niż w poprzednich latach. Igor Mielicic zwyczajowo mówił, przed każdym kolejnym sezonem najlepszą koszykówkę będziemy grali od grudnia i od stycznia. To jak teraz ta sytuacja ma wyglądać? To też trzeba trenera Mielicica zapytać, jak teraz ma wyglądać. Chyba wydaje mi się, że chcemy grać już od pierwszego spotkania. Chcielibyśmy grać od pierwszych spotkań najlepiej, jak potrafimy. No na pewno nie ułatwiają nam teraz te kontuzje, które spotkały i Vlado, i Nicole. Dużo zawodników musi grać na nie do końca swoich pozycjach. Do tego dochodzi dużo więcej zagrywek, których trzeba się nauczyć swoich własnych. Do tego dochodzi dużo więcej zagrywek przeciwników, bo teraz się gra co 2-3-4 dni, a nie co 7 dni. Więc mało czasu jest na przygotowanie. Musimy być bardzo skoncentrowani na tym, żeby przede wszystkim taktycznie być i mentalnie dobrze przygotowanym do meczu, a potem umiejętności dodać do tego wszystkiego i starać się wyrywać zwycięstwa. Niewątpliwie my będziemy w tym roku musieli grać bardzo agresywną koszykówkę, czego no niestety w pierwszej połowie dzisiejszego meczu nie pokazywaliśmy. Ale nie myli się ten, kto nic nie robi. Tymczasem trzecia i czwarta kwarta pokazały, że tak jak powiedziałeś na początku, Włocławianie zazębiliście swoją grę. Jest pierwsze zwycięstwo, którego nie można zbyt długo celebrować, bo już w środę kolejne spotkanie. Wobec tej okrojonej rotacji to duże wyzwanie. Duże wyzwanie, duża teraz rola powiedzmy fizjoterapeuty czy trenera od przygotowania, żeby zadbali o nasze ciała. My też musimy wiedzieć, jak siebie prowadzić, żeby no już za 3 dni być gotowi do tego, żeby pokonać Nyżnię, który przyjeżdża tutaj po serii kilku porażek w lidze VTB. Wiem, że taktycznie będziemy dobrze przygotowani, bo nasz sztab pracuje od kilku dni na tym, żebyśmy byli solidnie przygotowani. Wszystko w naszych rękach. Proszę o wsparcie, tak jak dzisiaj, pełna hala. Mam nadzieję, że środek tygodnia i godzina bodajże 18, no nie wykluczy kilku kibiców z przyjścia tutaj na halę i wspierania nas, bo na pewno tego potrzebujemy jeszcze bardziej w tych meczach pucharowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.